Psalm 82. Psalm Asafowy. Bóg wstaje w zgromadzeniu Bożym. Pośród bogów sprawuje sąd. Podstawowym przesłaniem Starego Testamentu było, że istnieje tylko jeden Bóg, a jednak tutaj Asaf pisze o jakimś spotkaniu jedynego Boga z innymi istotami, które również nazywa bogami. Jak długo sądzić będziecie niesprawiedliwie i stawać po stronie bezbożnych? Sela. Bierzcie w obronę biedaka i sierotę. Ubogiemu i potrzebującemu wymierzajcie sprawiedliwość. Ratujcie biedaka i nędzarza. Wyrwijcie go z ręki bezbożnych. Te istoty, które Asaf nazwał bogami, to ludzie mający władzę nad innymi ludźmi. Ci władcy i sędziowie zapomnieli o tym, jaki jest cel, który Bóg przed nimi postawił, do czego zostali powołani. Mieli wprowadzać sprawiedliwość wśród ludzi, ale tego nie robią. Nie bronią ubogich, nie ratują tych, którzy potrzebują ich pomocy. Poczuli się wszechmocni, dlatego Asaf nazywa ich bogami. Lecz oni nic nie wiedzą i nic nie pojmują. W ciemności postępują. Chwieją się wszystkie posady ziemi. Dla Asafa i pewnie dla wszystkich, którzy obserwują tych ogarniętych pychą sędziów i władców, jest jasne, że zeszli oni na złą drogę, ale ci ludzie tak swojego postępowania nie oceniają. Potrafili tak oszukać samych siebie, że nie dopuszczają w ogóle do siebie myśli, że idą złą drogą. Nie są skłonni właściwie ocenić swojego postępowania. Asaf pisze o tym, że ziemia chwieje się w posadach. Pewnie było jakieś trzęsienie ziemi i on rozumiał, że to był objaw Bożego gniewu, ale ludzie, do których się zwraca w tym psalmie, nie pojmowali tego. Rzekłem, wyście bogami i wy wszyscy jesteście synami Najwyższego, lecz jak ludzie pomrzecie i upadniecie jak każdy książę. Ten fragment psalmu zacytował Jezus w rozmowie z faryzeuszami, pokazując im, że samo użycie słowa Bóg wobec kogoś innego niż prawdziwy Bóg nie jest grzechem. Jest to opisane w 10 rozdziale Ewangelii Jana. Ci ludzie, którzy posiadają władzę, rzeczywiście mogą poczuć się jak bogowie, bo są potężniejsi od innych ludzi i trudno przeciwstawić się ich woli. Asaf przypomina im też, że Bóg ich kocha i chce, aby żyli we wspólnocie z Nim. Zwraca też im uwagę, że są śmiertelni, tak jak wszyscy ludzie, że wszyscy książęta kiedyś stracą władzę, albo ktoś ich obali, albo umrą i oni też. Powstań, Boże, osądź ziemię. Ty bowiem jesteś dziedzicznym Panem wszystkich narodów. Powstań, Boże, osądź ziemię, Ty bowiem jesteś dziedzicznym Panem wszystkich narodów. Asaf chce, żeby wreszcie ktoś na ziemi wprowadził sprawiedliwość i wzywa Boga, żeby to zrobił, bo widzi, że ludzie, którym Bóg zlecił zadanie wprowadzenia sprawiedliwości, zupełnie sobie z tym nie radzą. Potężny króluje, jemu chwała i cześć. Nasz Pan, on potężny jest. Jak grom jego kroki, błyskawicą jego pieśń. Nasz Pan, on potężny jest. Pan wcale nie żartował, gdy z raju ich wykopał. I nie bez powodu przelał swoją krew. Jego powrót jest bliski, więc lepiej byś uwierzył, że nasz Pan potężny jest. Nasz Pan, on potężny jest. Wśród chwał na niebiosach patrą w nim miłość, mądrość, moc. Nasz Pan, on potężny jest. Nasz Pan, on potężny jest. Wśród chwał na niebiosach patrą w nim miłość, mądrość, moc. Nasz Pan, on potężny jest. Gdy wszędzie była pustka, niebo czarne bez gwiazd. Nasz Pan, on potężny jest. On przemówił w ciemności i stworzył ten świat. Nasz Pan, on potężny jest. On osąd i karę wylał na Sodomę. Zmiłowanie i łaskę na krzyżu nam dał. Mam nadzieję, że zawsze będziemy to pamiętać, że nasz Pan potężny jest. Nasz Pan, on potężny.
Na niebiosach ma tron w nim.